Cześć! Już 15 marca, a więc w końcu przyszła pora na 15 roślin, które kwitną w marcu. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodoba. Lajkujcie i komentujcie. Zapraszam! Pierwszą rośliną na naszym zestawieniu jest Galanthus nivalis, a więc śnieżyczka przebiśniak. Jest to roślina cebulowa, która kwitnie jako jedna z pierwszych. Jej białymi, dzwonkowatymi kwiatami możemy cieszyć się od tego nawet do kwietnia. Nie ma specjalnych wymagań glebowych. Preferuje stanowiska cieniste i półcieniste. Gleba pod przebiśniegiem powinna być wilgotna, ale nie mokra. Przebiśniegi sadzimy najlepiej w połowie września, wtedy lepiej kwitną wiosną. Roślina świetna na rabaty oraz wypełniacz między drzewami. Roślina jest lekko trująca. Drugą rośliną na naszym zestawieniu jest jaśmin nagokwiatowy, Jasminum nidiflorum. Właśnie. Jaśmin, nie jaśminowiec, bo mimo podobnej nazwy to są dwie zupełnie różne rośliny. Jaśmin jest niezwykłą rośliną. Może kwitnąć łącznie przez pół roku. Najpierw od stycznia do kwietnia, później od września do października. Kwitnie na intensywnie żółty kolor, na pojedynczych bezlistnych pędach. Jaśmin lubi rosnąć na stanowiskach słonecznych i półcienistych, osłoniętych od wiatru. Nie ma większych wymagań glebowych i wilgotnościowych, dodatkowo jest rośliną mrozoodporną. Przez swoje wiotkie i cienkie łodygi jaśmin może być traktowany jako pnącze. Trzecia roślina naszej liście to Crocus vernus, czyli krokus wiosenny. Roślina cebulowa kwitnąca od lutego do kwietnia. Lubi miejsce słoneczne, wilgotne, ale nie mokre. Podłoże pod krokusem powinno być próchniczne, przepuszczalne i lekko kwaśne. Warto je nawozić wiosną, na przykład azofoską. Przy odpowiedniej pielęgnacji po około 3-4 latach wytwarza duże kępy kwiatów. Roślina fenomenalnie wygląda pod drzewami. Ciekawostka. Z krokusa wytwarza się najdroższą przyprawę świata. Szafran. Siódmą rośliną w naszym zestawieniu jest Daphne mezereum, czyli wawrzynek wilcze łyko. Dorasta maksymalnie do 1,5 metra wysokości i metra szerokości. Pokrój luźny, kulisty, z lancetowatymi liśćmi, które mogą osiągnąć nawet 10 cm długości. Kwitnie od lutego do marca. Kwiaty wawrzynka są miododajne, pachnące. Mają kształt lancetowaty, a kolor fioletowo-różowy. Latem dojrzewają ozdobne owoce wawrzynka, które, uwaga, podobnie jak cała roślina, jest trująca, co można byłoby wnioskować już z nazwy. Potrzebują żyznej, wilgotnej i chłodnej gleby o pH zasadowym lub obojętnym, natomiast powinien sobie poradzić również na glebie kwaśnej. Wawrzynek nie znosi suszy, pamiętajcie o tym latem. Tak samo, że wawrzynek wilcze łyko to nie to samo co wilczomlecz. Wawrzynek jest w pełni mrozodporny. Przyszła w końcu pora na reprezentanta tzw. piątki bylin skalnych, czyli Arabis caucasica, po naszemu gęsiówka kaukaska. Piątka bylin skalnych, czyli rośliny idealne na skalniaki, o których opowiem kiedy indziej. Potrzebują gleby ubogiej, wapiennej i przepuszczalnej. Lubi stanowiska słoneczne, umiarkowane, wilgotne oraz zasadowe. Jest idealną rośliną do pojemników, skarb, rabat, obwódek, ogrodów wiejskich, czy jak wcześniej wspomniałem, skalniaków. Jest niezwykle niską rośliną, dorastającą do 15 cm wysokości, wypuszczając bardzo dużą ilość białych, drobnych kwiatów. Kwitnie od końca marca do maja. Dodatkowo jest w pełni mrozodporna. W końcu przyszła pora na roślinę, którą każdy z nas kojarzy. Magnolia stellaris, magnolia gwiaździsta. Kwitnie w marcu i kwietniu. Charakterystycznymi gwiaździstymi kwiatami w kolorze śnieżno-białym. Potrzebuje gleb przepuszczalnych i żyznych. Tak samo ziemia powinna być lekko kwaśna i wilgotna. Magnolię warto zabezpieczyć przed mrozami, ponieważ przy minus 15 stopniach Celsjusza pąki kwiatowe przymarzają, a temperatura około minus 20 stopni Celsjusza zagraża całej roślinie. Swoją drogą świetnie komponuje się z tymi przebiśniegami. Zaraz za naszym podium uplasowało się Hellaborus, czyli ciemiernik. Roślina o pojedynczych, półpełnych bądź pełnych kwiatach, kwitnących od stycznia do początku maja. W zależności od gatunku może mieć różne kolory. Od klasycznej bieli po bardziej ekstrawaganckie róże, czerwienie, aż po czerń. Na rynku dostępnych jest niemal 20 gatunków ciemierników, od niskich po takie osiągające niemal 70 cm wysokości. W Polsce najpopularniejszy jest ciemiernik biały, po łacinie Helleborus niger, co znaczy ciemiernik czarny. Taka ciekawostka. Popularne również są ciemierniki ogrodowe, cuchnące, naprawdę cuchnące, wschodnie, które najdłużej kwitną, oraz ciemierniki zielone czy korsykańskie, kwitnące najwcześniej, bo już w styczniu. Nasze zestawienie nie mogło się obyć bez reprezentanta drzew owocowych. Proszę Państwa, Cornus mas.
Dereń jadalny. Reprezentant drzew owocowych o niskich wymaganiach glebowych, które warto posadzić na miejscu słonecznym. Często spotykany w sadach czy na żywopłotach, jak i soliterach. Kwitnie od marca do kwietnia na kolor żółty. Owoce derenia mają wiele zastosowań, czy to spożywczych, jak i zdrowotnych. Zawierają witaminy, sole mineralne czy kwasy organiczne. Mimo cierpkiego smaku, często spotykany w konfiturach i innych przetworach. Warto go sadzić w miejscach osłoniętych od wiatru. Sadzony na wietrzystym miejscu rodzi znacznie gorzej. Pora na jedną z moich ulubionych roślin, czyli forsycję. Jeden z najwcześniej kwitnących krzewów w Polsce. Kwitnie bardzo obficie na kolor żółty, a kwiaty mają charakterystyczny kształt, który lepiej obrazują zdjęcia niż słowa. Roślina świetnie spisująca się na żywopłotach, szpalerach, nasadzeniach naturalistycznych, często spotykane w parkach, zieleniach miejskich, czy coraz częściej w ogrodach przydomowych. Forsycja lubi gleby żyzne, przepuszczalne, o umiarkowanej wilgotności, odczyn gleby powinien być obojętny bądź lekko zasadowy. Forsycja lubi stanowiska słoneczne bądź półcieniste. A na miejscu pierwszym uplasowało się drzewo, które chyba każdy z nas zna. Salix, czyli wierzba. Gatunków wierzb na całym świecie jest ponad 400. W samej Polsce niemal 30. Wierzby są roślinami dwupiennymi, to znaczy, że mamy osobniki męskie oraz żeńskie. Męskie kwiaty to tak popularne podczas Wielkanocy, tak zwane bazie lub kotki, kwitnące od marca do kwietnia. Jest rośliną miododajną, zwłaszcza gatunki wcześniej kwitnące, np. szczepiona pendula, która wypuszcza kotki od początku marca. Wierzby są roślinami światłolubnymi, w zależności od gatunku i odmiany mogą być bardzo wymagające bądź rosnąć na glebie o zerowych wartościach. Natomiast zawsze będą roślinami lubiącymi wilgotne podłoża. Oprócz dużych drzew możemy spotkać również niskie okazy szczepione, tak jak wcześniej wspomniana pendula, czy kolorowa i krągła Hakuro Nishiki. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że moje zestawienie Wam się podobało. A na sam koniec może krótki żart. Co mówi ogrodnik do ogrodnika, kiedy ma przesadzić bez? Bez przesady. Dzięki za wszystkie komentarze i subskrypcje. Widzimy się następnym razem. Cześć!